Zaczynamy! Get back, back, back to where we lasted. Just like I imagine, I could never feel this way. Jej! Cześć wam z tej strony iCool i zapraszam na 32. Nie! Nie na 32. Na odcinek pokazowy mojego save'a z Pataponów, który już obiecałem wam masę czasu temu. No i tak to się prezentuje. To jest mój save. Nie wiem, czy to jest. Które Monjoy coś mi ogarnia. Trochę może lagować ten ekran. Widzicie, już mam grę skończoną, ratowane patapony. W zasadzie grę przyszedłem na wszystkie możliwe sposoby. No i co ja tu mam, bo ja tu nie mam dużo. Dużo ludzi ma, w zasadzie wszyscy mają więcej ode mnie. Wszyscy, których znam, mają więcej ode mnie w tych pataponach. No ale co ja tu mam? Mogę pokazać, może nie wiem, może bohaterów to zostawię sobie na potem. Pokażę, jakie mam itemy. Pokażę, czego mam, czego dalej nie mam. Tu jakieś pierdoły. Pierdoły. 15. O, Fendusa mam nawet ładnego. Pierdoły. Murapata. O, moja ulubiona włócznia, jebździdy. Używają jebździdy pon, czyli Yarida. Czyli jebździdy pon. Tu jakieś pierdoły. Tu też Lord Park Kolkiri. Patrzysz, jest nawet 16 jest lepsza od jebździdy dypona plus od jebździdy plus 32 z siłą. Więc go używam, ale myślę, że jakbym miał wyższy poziom, to byłby ten lepszy. Bo ten jest niedużo lepszy jakoś minimalnie, tak? Z tego co kojarzę. Tu mam pikapon, czyli pika pon. No jest to pika po prostu na 32 poziomie, taka lodowa z siłą. Co tu mam dalej? Kłoda cedru. Lancapon, jest to lanca. W ogóle fajne nazwy broni są. Lanca z siłą plus 32 ognista. Przyznam, że nie jest taka zła, aczkolwiek widziałem dużo lepsze. Co to jest jakieś? O, to w ogóle ze świętością mi się trafiło. Tu jakieś gówna są. Tu też. O, to jest nawet niezła włócznia 16. Przepraszam, lanca. Tu też jakieś dziadostwo. Tak. Ja zazwyczaj sobie zostawiam po 3 sztuki każdego tam sprzętu, chociaż myślę, że 2 by w pełni wystarczyły. Więc mogłem zaoszczędzić dużo kasy, no, której i tak nie mam za wiele. Tych natury, Hosana mam jedną sztukę. Bardzo ładne rękawice, szkoda, że nie mam dwóch. Znaczy, z wyglądu mi się podobają, a z siłą to nie wiem, podobno są bardzo potężne. To jakieś gówna, fesio. W zasadzie nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne noże oprócz tego. Nie, to są sztylety. Tu są noże. Tutaj to, 15 też nawet niezła. Co tu jest? Miecze, wielki lodowy miecz. Aha, ten miałem na 32 robić. Skalipon, kuagar. Serberker tylko jeden przez całą grę mi wypada. Widziałem, ludzie mieli po kilka takich. Tu jakieś dziadostwa. O, ten miecz ogólnie mi się najbardziej chyba ze wszystkich grze. Przepraszam, w grze mi się podoba. Po prostu zawaliście wygląda. Wraz Samunę. O, to jest moja ulubiona broń. To nosi ją właśnie mój Dekapon. Dekapon świniak. Czy jak ja tam go nazywałem. Nazywa się BOOM! No, jest to właśnie, widzicie, halabarda ogłuszająca plus 32 z siłą. Tu jest jakieś dziadostwa takie. Tak, tory, nawet żeby to w ogóle było mocne. Znaczy to jest mocne, ale nie mam tego mocnego, więc do dupy. Tu pamiętam jakiś łuk mam. O, mam ognisty łuk ze świętością.
Może jak super. To jakieś Raijin Pony. To takie coś. Ej. Chiro nawet mam dwie sztuki, wow. Dwa kusze. Aha, tu rogi mam. Nie no, mówię, tak długo w to nie grałem, że nie pamiętam co tu mam. No ale mówiłem, pokażę wielki powrót. Wielki pokaz save'a. Więc no, możecie zobaczyć co mam. Mam trochę tych rzeczy. Nawet takie coś mi się trafiło. Mówię, to fajnie się grało, dopóki nie zaczął się bunt. Tu ja i pewna mi znana osoba, mój dobry przyjaciel, postanowiliśmy się zbuntować. I tak wyszło, że już nie nagrywamy pataponów. Wyszło śmiesznie, no i widzicie. No i można też żyć bez pataponów. Tak, są tu książki. A, ruszki nie są mocne. Jak mi się tak wydaje. Nie wiem, nie znam się, nie gram w to na tyle, żeby się tu jakoś kozaczyć, w ogóle tłumaczyć, że o, jestem jakimś, nie wiem, niewydarzonym prosem, który wie wszystko na temat tej gry, no i wszystkie techniki, wszystkie style, co jest najlepsze. Nie! Ja to w większości rzeczy nie wiem. A tu mam Helmik Zeus się nazywa, tu mam Ona z dociążeniem, wow. Tu mam Aresa i tu mam chyba miał być Poseidon. Już się sprułem na tych greckich bogów, ale nie nazwałem go. Nie wiem czemu. Nie wiem, nieważne. Bunny Pony, Tybenosy, Helm Samuraja nawet mi się trafił. Bardzo rzadka rzecz. O kurde, najlepsza tarcza, patelnia z dociążeniem plus 32. Ludzie, skąd ja biorę te nazwy dla itemów, to jest masakra. Kurwa, patelnia. Ja szukam dojrze coś śmiesznego, może coś tu jeszcze nazywałem. Gida Toyoko Mamori Beacon? A, Bacteon, a ja Beacon, Bacon. Od Bekonu. Ty jakieś... Tego nawet nie patrzę, tylko w zasadzie Kronosy są najlepsze, nic innego się nie liczy. No, ewentualnie Samotne Gwiazdy, bo to ma w zasadzie bardzo dużo defa. Ale tu już nic ciekawego nie mam, co Palaryny. Jakieś buty z Amelinium. A, Alarium. Samochody. Bardziej samochody. Buty Lilith. Bangram Pon Biscuit. By the way, w ogóle beznadziejna ta nazwa jest. A, Sirius? A to ja go tak nazwałem, wow. A to chyba na plus 10 go robiłem, tak mi się go nazwało. A, Impact, zwycięski Pontio. Rydwan, a tu mam twój ulubiony Rydwan Kosiara. Jest to Rydwan z krytykiem, to jest chyba decydujący Rydwan. Mi się wydaje. Plus 32 z uzbrojeniem nie jest taki zły. Szczególnie fajna jest nazwa Kosiara. Uciszecz, Topiciel, Srebrny Muflon, Murefon, Rydwan Światła. No i pierdoły, czyli jakieś tam materiały. Dodatki, pierdoły. I jeszcze raz, pierdoły. To mógłbyś pierdoł ulepszać. Ale dobra, walić nie chce mi się. Aha, mam ogólnie, co ja mam, halabardę u siebie, jako ten przedmiot arcy zajebisty. Tu mamy Meden, która już nie mówi papaja, za co chciałem kiedyś, za przeproszeniem, wpierdolić fanom, bo w pierwszej i drugiej części te papaja to było legendarne, w trzeciej już mówi i to już nie jest fajne. Pierdoły, trucizna, trucizna, pierdoły same, dobra. No misje, wszystko mam w zasadzie zrobione. No widzicie, wszystko jest zrobione, wszystko jest skończone. Jakieś kurde, no. Parę misji na multi się znalazło, o widzicie. No tu trzeba trochę tego szukać, a tu jest coś nawet. To w ogóle Libera chyba jest nawet.
Tutaj, tutaj. Czarny smok Libera. Niestety nie pokażę wam tego, nie wiem. Może gdzieś to jest na kanale Redmastera. Na pewno jest na kanale Redmastera, musicie sobie tam poszukać. Dużo misji dodatkowych, jak cyklopy i inne pierdoły. Dobra, patapony. Co my tu mamy? Patapony. Czyli tak, Yarida na 32. Nie będę wam pokazywał, w co są ubrani, bo było widać, jakie mam rzeczy. O, ewentualnie jakie mam umiejętności. Tamtego na 32, żabcie. Piekron. To nie mam wszystkich umiejętności, bo jak nie chciało mi się. Nie chciało mi się ekspić wszystkich pataponów. Tych, co zrobiłem, to zrobiłem. Tych, co nie zrobiłem, to nie zrobiłem. Żadna wielka filozofia. No i dobra, co mam na 32? Mam Yaridę, Charibase, Consolta, Pioko, Coco Pioko, Króliczek Playboya, Woyari, Rybcia na 25. No, wszystkie patapony, nie, wszystkich nie mam na 25. Ale wszystkie tutaj mam na 25 co najmniej. Piekron, czyli moja główna, najbardziej faworyzowana postać ze wszystkich. Po prostu uwielbiam tego charaktera, tego bohatera. Kibada też maksymalny damage robi, jak się jeszcze wpierdzieli na krytycznie, to takie damage robi, że ja pierdzielę. No i to tu mam. To teraz Aya na 32, Strobo nie ekspiłem. Guardire też nie, Tondenga, czyli w zasadzie to jest podstawa u każdego gracza, żeby mieć Tondengę na 32, bo on praktycznie przechodzi sam całą grę. Taki trochę cheatowany charakter. Miałam Sera, a to w ogóle miałem tego na 25, teraz chyba do tego skończyłem grę. Bo Munka, na 32, przyznaję, bardzo dobra postać, bardzo, też go bardzo lubię. Chyba z tego drzewka właśnie najbardziej, bo Munka lubię. Bo ma Andana Konoki. To jest jego specjalny atak. Mam nawet w tych, zawsze grałem na multi, używam tego specjalnego ataku, to sobie w wiadomościach wpisywam Andana Konoki i było widać, kiedy on to mówi. To Grenbur, maksimum damage, ale papierowy, jak się go źle zbuduje. I pada na strzała. No i tutaj chyba na 32 mam tylko Orocha. Po co? W zasadzie tylko po to, żeby zdobył tu umiejętność szybkie uczenie się, aby mógł skillować postacie. W zasadzie po nic innego nie jest mi potrzebne, bo dla mnie to ani to dobre, ani to mocne, ani to nie wiem. Trzeba umieć nim grać. Się nie wypowiadam, bo prosem nie jestem. No i to trochę tam pograłem tymi pozostałymi postaciami. Yamcha chyba w ogóle nawet nie grałem. Znaczy bohaterem nie grałem, ale o, ludzie, Yamcha to jest po prostu, o, to jest mój w ogóle build. To znaczy build minionów na grę. Nie wiem, czy takim samym gram w odcinku, znaczy grałem na drugim save'ie, czy nie, chyba tak. I widzicie, no. Khan, czyli Yamcha. Otrucie, no i uśpienie. Ja tu leciałem głównie na uśpienie, chociaż z tego co pamiętam chyba jeśli bym robił róg błyskawicy, to on byłby lepszy pod względem uśpienia. Ale by się mógł lepszyć na 32. No i byłby wtedy bardzo dobry. Miałby tam, nie wiem, 80% uśpienia, to w ogóle byłby dobry. Nie wiem, czemu go nie ulepszałem, może mi się po prostu nie chciało. Zdarzy się pewnie tak. Tu Grenbur ma BOOM! Czyli moją broń, którą zazwyczaj, jeśli nie gram tą Dengą, to trzymają Grenbur. Tutaj mam taki build na Tona. Patrzę, podpalę 67%. Przychył mnie Balnipona. Albo z patelnią chodzi w ręku, no tak. No i Kry, czyli moja postać. No nie wiem, to chyba tyle, ile jest już. 13 minut, za dużo tego. Teraz odcinek wyszedł. Dobra, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, wam się podobało i szczerze, to jest ostatni odcinek z tej serii, nie będę już do tego wracał. Ani dwójki pataponów, ani jedynki pataponów też nagrywać nie będę, bo patapony mi się przeżarły, tyle w to grałem, że dogadać. Chociaż Redmaster grał to ponad 10 razy więcej niż ja, więc ja mu się w ogóle nie dziwię. 1000 godzin na save to jest naprawdę... Zresztą... Yeah! 5 okruchy. No to jest ranking wewnętrzny, lawa. O, widzicie? Chociaż grał jeszcze więcej, z tego co pamiętam. Miał ponad 1000 godzin. Czas gry 991 godzin. Masakra, to jest chore. Lawa, jeśli to oglądasz, to jesteś pojebany, że tyle w to grałeś.
Ciastko, tak. Zjedz je równo. No i to jest nasz team, w jaki graliśmy jakiś jeszcze czas. Jak jeszcze ja grałem, teraz to już pewnie w ogóle się zmieniło. Każdy grał, gra bądź grał w innych teamach. No, w ogóle. O, moje odzywki, co zawsze mówiłem, patrzcie, to nawet jest pod 18, ciekawe. To jakiemuś typowi bo tam rady dawałem. Pytam o cyklopy, kokopioko, libera. Jebzidbon, graty, taka fajna mordka. W ogóle miałem śpiewać na żywo Sutrę z Uragami, ale sobie odpuszczę. Walić. Dobra, nic. Dzięki na razie i zapraszam na pozostałe odcinki czegokolwiek na moim kanale. Trzymajcie się.